Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć w kwestii tego zaniedbania relacji z Bogiem. Myślę, że to jest ten czas. Był moment, w którym doskonale pamiętacie, że zniknąłem z niedzielnego nabożeństwa. Wsiąkłem, nikogo nie informując, nie mówiąc dlaczego, po co, na co, nie dzwoniąc. Ta niedbałość przyszła do mnie. Nigdy nie opuściłem spotkania, nigdy się nie spóźniłem, wszędzie byłem pierwszy, wszędzie do końca. Wychodziłem z założenia, że pierwszy jestem i ostatni wychodzę. Do tego momentu tak to wszystko zapętliłem, że czas z Bogiem został odsunięty na bok. Wszystko się liczyło, wszystko poszło na bok, co z Jezusem. Między innymi też została przez to też grupa zamknięta. Bo robiłem wszystko, co było ponad, ale nie z Jezusem. Będąc na tej ucieczce, jak to nazwę, a raczej w ratunku swoim, przepraszam Cię, Beata. Bo Beaty Zięcinie Poście. Nie pamiętam jego tytułu. Opowiedziałem go naszemu pastorowi. Strasznie byłem wściekły na ten post. Bo tam było coś, że są ludzie, którzy wcześniej przyjeżdżają do kościoła, ostatni wyjeżdżają. Podniosło się to we mnie bardzo mocno. Chwilę później to było w przestrzeni czasu. Zobaczyłem, że tak naprawdę to przyszedł sąd do mnie na rzeczy, które robię. Że ten Jezus jest odsunięty, a to tak naprawdę było sądem. To tylko mi pokazało. To mnie zastanawiało, bo już tego dnia, którego uciekłem, to o 10, kiedy zaczynało się nabożeństwo, pierwsze co chciałem włączyć, to włączyć internet i wejść na online. Mówię, nie po to tu przyjechałem. Przecież włączając online mogłem przyjechać do kościoła. Odsunąłem całkowicie Boga na bok. Ta ucieczka wtedy, w tą niedzielę, co tutaj nie dotarłem, odrodziła mnie na nowo. Dzisiaj się nie przejmuję, nie ma we mnie tego, że ja mam tu dojechać na godzinę 8. Więcej też chciałem wyjaśnić, bo wiele osób do mnie przychodziło w tamtym momencie i mnie pytało, przecież Norbert, mogłeś pójść do pastorów, mogłeś porozmawiać ze mną czy ze mną. Tak, mogłem porozmawiać, oczywiście. Mogłem przyjść do Artura i do Agaty, nałożyliby na mnie ręce. Ale tam za bramą by to wróciło wszystko. Ja musiałem osobiście przejść to, co Agatka powiedziała. Decyzja. To już nie jest ten moment, kiedy potrzebujemy modlitwy, położenia na nas rąk. Dlatego, że wyjdziemy tam i to wszystko wróci. Od tamtego dnia wszystko wróciło do normy, włącznie z tym, że moja żona powiedziała, że mąż wrócił do domu. Amen. 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 Panie, proszę. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy czas. Dziękujemy za Twoje słowa. Dziękujemy za to, że Ty nas kierujesz do źródła, którym Ty jesteś. Duchu Święty, dziękujemy Tobie, że Ty nam wskazujesz, w jaki sposób mamy dalej wzrastać i rozwijać się. Wywyższamy Cię, Boże, i Twoje słowa przyjmujemy jako Twoje słowo. Duchu Święty, my niczego z tego nie stracimy. Amen.